Kasia! Dzień dobry, Kasia, jak miło Cię widzieć. Witamy, witamy. Pięknie wyglądasz, tak optymistycznie. O, dziękuję bardzo, bo jestem bardzo optymistycznie nastawiona. Ta pogoda tak mnie nastraja, ten czerwony dywan, to towarzystwo w ogóle. Podoba Ci się na czerwonym dywanie? Bardzo, bardzo, bardzo. Chociaż, wiecie, to jest takie trochę, jestem w sumie drugi raz chyba na czerwonym dywanie w swoim życiu. To jest takie trochę dziwne uczucie, aczkolwiek, wiecie, jak są znajome twarze, to człowiek od razu jakiś taki weselszy się robi tutaj. Czerwony kolor rozjusza, tak jest, nadaje, daje energii. Dokładnie. Bardzo dużo dziennikarzy, bardzo dużo wywiadów. Tak. Powiedz mi, czy było jakieś pytanie, które najbardziej Cię zaciekawiło? Wiesz co, raczej te pytania się tutaj bardzo powtarzają. Który kraj jest najbardziej jakby ulubiony z wszystkich uczestników i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie, te pytania się powtarzają, ale one nie są nudne, bo zawsze miło jest opowiadać o innych zdolnych ludziach. Też o tym, jaki jest przekaz piosenki, to, że mogę powtarzać w każdej osobie, że o zwierzętach i tak dalej, i o tym, o co chcę walczyć, to tylko na plus. A propos przekazu piosenki, to postanowiłem dzisiaj wszystkich artystów pytać o słowo wolność, które pojawia się na końcu Twojego występu i każdy opowiada, czym wolność jest dla niego i jak to postrzega. A jak to jest z Tobą? Czym wolność jest dla Ciebie? Wiesz co, wolność? Myślę, że ja staram się być wolna od zawsze czuję się wolnym człowiekiem. Całe szczęście nie mieliśmy w życiu ani nasz kraj przez to, jak żyjemy, w sensie w czasie, w którym żyjemy. Nie czuliśmy się zniewoleni i tak dalej, więc ja się w zasadzie od dziecka czuję wolnym człowiekiem, bo staram się też tak żyć, żeby być zawsze w każdej sytuacji sobą przede wszystkim. A napis wolność odnosi się i do nas, do ludzi, ale odnosi się również do zwierząt, o których głównie jest ta piosenka, że tak naprawdę wolność właśnie daje nam szczęście, więc myślę, że pies na łańcuchu oczywiście tego nam nie powie, bo nie ma głosu, ale myślę, że dla niego to, że jest na łańcuchu, nie jest szczęściem i to go raczej zasmuca i tak nie powinno się dziać w XXI wieku i to słowo wolność odnosi się w tym przypadku do zwierząt, ale również do nas, tak? Całe szczęście właśnie, że żyjemy w takich czasach, kiedy nie musimy o tą wolność w naszym kraju walczyć. Rozmawiając o zwierzętach, Bambi Crew. Cóż to takiego? Tak, to jest akcja, którą chcieliśmy już dłuższy czas stworzyć. Czekaliśmy cały czas na logo. Ta akcja ma na celu właśnie nagradzać dobro i też mówić o tym, co jest złe. Więc ten hashtag, który stworzyliśmy, mam nadzieję, że ludzie właśnie, nie wiem, jak zrobią sobie zdjęcie ze swoim pieskiem, kotkiem, świnką, krówką, to będą się na tym zdjęciu oznaczać. Kiedy będą, nie wiem, uwolnią jakiegoś psa albo pomogą jakiemuś zwierzęciu, też będą się na tym zdjęciu oznaczać. I mam nadzieję, że stworzymy taką grupę ludzi, którzy po prostu czynią dobro. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymamy kciuki, żeby się udało. A powiedz mi jeszcze na koniec tylko, co najbardziej Cię zaskoczyło podczas tego tygodnia spędzonego w Kijowie na Eurowizji? Co mnie najbardziej zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że mamy tutaj troszeczkę wolniejszy czas. To na pewno mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że to będzie tak, jak jestem przyzwyczajona jednak do tych naszych wyjazdów przedeurowizyjnych. Tam było wszystko zaplanowane co do minuty, a wczoraj na przykład miałam chwilę na to, żeby położyć się na łóżku i odpocząć. O, jak wspaniale. To jest cudowne. Trochę walczę z chorobą, bo tutaj całe nasze grono było chore. Co się dzieje? Bo teraz tam, wiesz, drżą wszyscy słuchacze naszego wywiadu. Wzięłam antybiotyk po raz kolejny, ale jestem przyzwyczajona, bo jakby z antybiotykiem jestem za pan brat, bo od dziecka niestety tak walczę z chorobami, że mój organizm jest dosyć chyba słaby i tylko antybiotyk na mnie działa. W wypadku wina brata na pewno, bo ja jestem chory od pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy. Tak. I nasz Krzysiu tutaj jest chory i tak dalej, więc to się przerzuciło na mnie, ale jestem dobrej myśli. Nie raz śpiewałam z chorobą, będzie dobrze. Kasiu, to odpoczywaj, dbaj o siebie, proszę. I baw się dobrze. No, będę.